Dzień dobry. Dzisiaj 9 km. I przez cały bieg to była jakaś walka pomiędzy mną a moim zegarkiem. W sensie takim, że użyłem funkcji, która umożliwia zaproponowanie przez zegarek jakiegoś takiego 10-kilometrowego kółka. Ale potem zdałem sobie sprawę z tego, że zegarek mnie prowadzi na szosę, która wiedzie do Warszawy, a tamtędy to się nie bardzo da biegać. No więc pobiegłem po swojemu. Przez cały bieg ten zegarek mnie zmuszał do tego, żebym na tamtą trasę wrócił. Dzisiaj chciałbym się podzielić takim spostrzeżeniem, że moim zdaniem analogowe sprzęty są super. Bardzo, bardzo lubię swoje słuchawki analogowe na kabelku, nie Bluetooth. A bardzo nie lubię swoich słuchawek Bluetooth. Bo ze słuchawkami Bluetooth to jest tak, że kurczę, no trzeba je ładować. A dzisiaj mamy trochę za dużo sprzętów, które trzeba ładować. Ładujemy codziennie zegarek. No jeżeli ktoś ma Apple Watcha oczywiście. Bo mój całe szczęście trzeba ładować raz na 10 dni. Już da się przeżyć. Codziennie ładujemy smartfona. Ja mam tutaj taką czapkę z Bluetoothem. Tą czapkę też trzeba ładować. Co kilka dni. No i naprawdę, jak mam ochotę posłuchać sobie muzyki, albo sobie mieć dźwięk ze smartfonem, bo oglądam jakiś film na YouTubie, to nie mam ochoty się zastanawiać, czy moje słuchawki są naładowane, czy nie. A na przykład słuchawki Bluetooth to czasami zadziałają z komputerem, czasami nie, czasami komputer automatycznie się z nimi podłączy, czasami nie. Dość. Na temat tego, że najfajniejsze to są słuchawki analogowe z mini jackiem, to jest prawda, ale jednak z drugiej strony dzisiaj już jest ciężko nie mieć bezprzewodówek. Co z tym fantem zrobić? Mogę ci powiedzieć, co ja z tym zrobiłem. Zdecydowałem się na następujący układ. Po pierwsze, żeby mieć jedne niezłe słuchawki przewodowe, które głównie są używane w domu, a drugie mobilne, bezprzewodowe, takie, które mogą się parować z wieloma urządzeniami, czyli na przykład naraz z telefonem i komputerem, albo z dwoma telefonami naraz. I to są moje słuchawki, które zabieram zawsze ze sobą do pracy, na miasto, na spotkanie, gdziekolwiek. Teraz idę na lunch z Jankiem i Piotrem do Fish Marketu i znowu jestem spóźniony. Przepraszam, chłopaki. Dzień dobry. No. O, już wszystko jasne. Dzień dobry? Dobry. On się nie wita. No dobra, to załatwię biznes. Nie załatwię. Tak. Będzie stało. To co, Janek, wchodziłbyś na przepisy keto u mnie? Turbo. No, na stronę, na wół. Płaska. To jest dobrze, tylko bardziej szlaketa, bo mogę mieć. I on mówi tak. Ja nigdy nie byłem dzieckiem geniuszem. O! No. Oczywiście wystawiła fakturę na nazwisko Rajkowski Krzywicki. Poczytać nie potrafi. Na wizytówce. A jedliśmy nasz tuszko z Staszka Sojka. A gdzie jest Staszek Sojka? No, bo ciebie siedział. Naprawdę? Jej! No dobrze, siedziałem obok Staszka Sojki, kompletnie nieświadom tego faktu w dodatku. No
czym rozmawialiśmy, chłopaki? To teraz o planktonie. O planktonie, nie. No powiedzcie, chłopaki, o czym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o bardzo poważnych kwestiach. Typu zakładanie firmy, przyszłość. W skrócie rozmawialiśmy tak, temat był poruszany oceanologia versus gospodarka. Tak. Polska oceanografia biznesu. Chociaż yo! Byliśmy tutaj teraz na rybie, wcale nie na Sadybie, tylko w centrum. I to wcale nie chodzi o tabletki. Wydam cię. Tak, tylko nie śpiewaj więcej. O, dobrze.